Już od wielu lat czekaliśmy na tę inwestycję. Powstał tutaj wielki parking na 299 miejsc postojowych. Parking z toaletą publiczną, z miejscami do handlowania. No i oczywiście mamy monitoring tego całego rejonu. Przypadł zaszczyt już tej dobrej pracy, ponieważ bardzo długo trwał też okres projektowania, którym zajmował się ówczesny zastępca do spraw rozwoju miasta, pan Piotr Bochiński. Natomiast ja przyszłam już na samą realizację, więc dzisiaj mogę stanąć dumna, że udało się to zrobić. Tutaj niestety w Dniu Święta Zmarłych i nie tylko, jak było więcej pogrzebów, 3 albo 4 pogrzeby, tutaj w tej dzielnicy był po prostu paraliż. Po tym okresie, który teraz będzie taki najważniejszy, bo zobaczymy, jak ludzie korzystają z tego parkingu, kto tutaj przyjeżdża, w jaki sposób, też zobaczymy, w którym miejscu można by te stajaki rowerowe po prostu dostawić. Rozwiązanie komunikacyjne jest bardzo tam dobre. Jest to świetny naprawdę parking. Jest to parking XXI wieku, tak uważam. Przed chwilą oglądaliście tutaj wspólnie z panią prezydent toaletę, która jest naprawdę świetna. Naprawdę jest bardzo dużo tych miejsc postojowych, dobra organizacja ruchu, miejsca wydzielone dla autobusów. Myślę, że powinno być naprawdę w tym roku dużo, dużo lepiej niż dotychczas.